wyróżnianie się z tłumu, kolorowymi dodatkami garderobianymi nie było najbardziej wymarzone. Oto pierwszy radioodbiornik tranzystorowy przenośny z UKFM wyprodukowany w 1970 roku w zakładach radiowych Eltra w Bydgoszczy. Gra na UKF-ie, jak wiecie, został kiedyś przestrojony. Lecz co z falami długimi i średnimi? Niestety zakresy te przestały działać. Co zatem zrobić, gdyby chciało się posłuchać na przykład lata z radiem jak dawniej? Zajrzeć do środka. Pierwszym stopniem toru AM w radioodbiorniku Izabela jest mieszacz pracujący w układzie samooscylującym. Sygnał otrzymany w wyniku przemiany częstotliwości wzmacniany jest przez dwustopniowy wzmacniacz selektywny zbudowany na tranzystorach typu SFT-316. Ponieważ tranzystory te pracują również jako wzmacniacz pośredniej częstotliwości dla UKF-u, ich uszkodzenie możemy na wstępie wykluczyć. Zatem należy zainteresować się rezystorem regulowanym PR207 i diodą detekcyjną D201. Podczas próby wylutowania diody DOG56, pozornie wyglądającej na dobrą, okazało się, że jest poważnie uszkodzona. Diody ostrzowe, ze względu na bardzo małą powierzchnię styku ostrza z płytką półprzewodnikową, stanowią diody wielkiej częstotliwości. Znalazły więc zastosowanie w układach detektorowych odbiorników radiowych. Dioda D201 w odbiorniku Izabela stanowi diodę tłumiącą. Po przekroczeniu określonego progu, dioda zostaje spolaryzowana w kierunku przewodzenia, co powoduje tłumienie pierwszego filtru pośredniej częstotliwości AM. W przypadku braku diody DOG56 producent dopuszcza stosowanie diody DOG52. Jednak parametrami do diody DOG56 najbardziej zbliżona jest dioda DOG62. Po wlutowaniu diody do radioodbiornika możemy przystąpić do sprawdzenia jego działania. Zdecydować, i to jest najgorsza cech, jaką, najgorszą cechą, która... Na Węgrzech było kilka, których podkreślił, że to aż... Thank you.